Bank spółdzielczy w Sieradzu, ulica Zamkowa 2, zaprasza do punktu obsługi bankowej w Sieradzu przy Alei Pokoju 11. Zakładamy rachunki, wydajemy karty, udzielamy kredytów. Oferujemy m.in. kredyt agroszybki, rachunek dla seniorów, konto dla młodych i wiele innych. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo w doborze odpowiedniego produktu. Chcesz przenieść do nas rachunek z innego banku? Zrobimy to za Ciebie. Zapraszamy do oddziału Banku Spółdzielczego przy Alei Pokoju 11. Mam to coś. Coś, co naprawdę rusza. Coś, co przyspieszy bieg wydarzeń. Coś wyjątkowego dla każdego. I wyjątkowo dla mnie. Coś sportowego. Super telewizja z pakietem sportowym i szybki internet. Tylko za 79,90. Vectra. Dla każdego coś. Zadzwoń 601 601 601. Salon meblowy Tata Meble na ulicy Warszawskiej zaprasza do zakupu mebli z nowej ekspozycji. Znajdujemy się na powierzchni 1000 metrów kwadratowych, rozmieszczonej na kilku poziomach. Posiadamy meble stylowe i nowoczesne, duży wybór narożników i kanap oraz oryginalne dodatki. Zapewniamy konsultacje i porady w zakresie aranżacji i planowania wnętrz. Mamy 1000 metrów kwadratowych ciekawych propozycji i inspiracji do tworzenia własnej wizji. Zapraszamy! Meble tworzone z pasją. Szukasz relaksu, wypoczynku i rekreacji? Wybierz Termy Uniejów. Każdy gość poczuje się tutaj jak w kapsule zdrowia i witalności. Posiadamy w swojej ofercie kompleks basenowy oraz komorę lodową. Goście mają także okazję skorzystać z saun, dysz, biczów, jacuzzi i wielu innych. Woda geotermalna to także niezwykłe odświeżenie skóry działające nie tylko pielęgnacyjnie, ale i zdrowotnie. Zabierz ze sobą rodzinę, a przekonasz się, że czeka tu na Ciebie wiele zabawy i atrakcji. Gwarantują Wam to Termy Uniejów. Dorota Maciejewska, witam w serwisie informacyjnym ósemki Telewizji Regionalnej. Dziś przygotowaliśmy dla Państwa sesja Rady Miasta w Łasku, wizyta przedsiębiorców z Iraku, 9. Memoriał Wojciecha Kabzy, rozmowa z mistrzem świata w pieczeniu pizzy Alessandro Cecci. Radni Rady Miejskiej w Łasku na sesji podjęli uchwały dotyczące m.in. remontów dróg. Określili także czas sezonu kąpielowego oraz wykaz kąpieli z gminy Łask. Podczas 44. sesji Rady Miejskiej w Łasku podjęto wiele uchwał, m.in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa łódzkiego na prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 482 ulicy Warszawskiej w Łasku i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 483 na odcinku Łask-Gorczyn. Nigdy drogi wojewódzkie nie miały na to pieniędzy. Podobnie drugi taki odcinek to jest od szpitala do ulicy Jodłowej, kiedy już dawno podejmowaliśmy działania. Przy generalnej w ogóle nie było dyskusji, kiedy to była droga krajowa, czyli zarządzała Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad. Ten chodnik wszyscy wiemy, że jest bardzo potrzebny od szpitala, przypominam, do Jodłowej. W związku z czym zaproponowaliśmy, oczywiście za zgodą Państwa Radnych, że my połowę tych wszystkich kosztów pokryjemy, jeżeli województwo tych inwestycji się podejmie. I pamiętają Państwo, pieniądze mieliśmy zabezpieczone w ubiegłym roku. Poproszono, żeby przenieść na ten rok, dlatego że województwo nie miało pieniędzy na projekt. I w tej chwili poinformowano nas, że zostały rozstrzygnięte przetargi. Podana została cena i te kwoty, które Państwo uchwalali, to jest 50% wartości kosztów projektu, które na oba te zadania mają być sporządzane. Sezon letni za pasem. Radni przegłosowali uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Łask. Mieszkańcy będą mogli korzystać z kąpielisk przy ulicy Armii Krajowej od 23 czerwca do 26 lipca 2018 roku.
Przedsiębiorcy z regionu sieradzkiego mają możliwość nawiązywania współpracy z przedsiębiorcami z Iraku. Nowe kontakty nawiązywane będą przede wszystkim w przemyśle spożywczym, budowlanym czy branży AGD. Ma to przynieść korzyści na przyszłość dla obu stron. Do Sieradza ponownie przybyli goście z Iraku. Tym razem byli to irakijscy przedsiębiorcy, przedstawiciele biznesu z branży spożywczej i budowlanej, którzy mieli okazję spotkać się i porozmawiać z przedsiębiorcami z regionu sieradzkiego. Teraz już mamy do czynienia z taką roboczą wizytą, można powiedzieć z misją gospodarczą. Przyjechało 12 przedsiębiorców z Iraku, którzy chcą nawiązać kontakt z naszymi przedsiębiorcami. No i po tym spotkaniu dzisiaj oficjalnym rozjadą się już do poszczególnych przedsiębiorców i będą prowadzić rozmowy między sobą. I myślę, że przyniesie to takie już wymierne skutki. Muszę powiedzieć, że jesteśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, które na taką skalę nawiązuje taki kontakt. Mamy informację, że kilku z nich jest przygotowanych na złożenie już zamówień. Są bardzo otwarci, są w ogóle zauroczeni naszym regionem. No i oczywiście są przedsięwzięcia. Podczas spotkania obecny był także były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, znawca specyfiki handlu z Bliskim Wschodem. Cieszy nas to, że sytuacja się poprawia i możemy przejść w tej chwili od współpracy wojskowej do współpracy gospodarczej. Największą radością, taką owocem pracy jest, kiedy dochodzi do spotkań bezpośrednio między społeczeństwami. Cieszę się, że jesteście tutaj z nami. Polska stoi otworem, polska kultura, polska gospodarka jest otwarta na współpracę z Irakiem. Jeśli chcecie cokolwiek kupić w Europie, to wszystko możecie kupić w Polsce, tej samej jakości jak w Niemczech czy Francji, tylko taniej. Spotkanie było efektem współpracy nawiązanej przez Urząd Miasta Sieradza z państwem irackim w ubiegłym roku. I myślę, że dzisiejsze spotkanie będzie dobrym przyczynkiem do tego, abyście państwo robili wspólny interes. Polska i Sieradz to dynamicznie rozwijająca się gospodarka i potrzebujemy takich partnerów jak tej państwa. Dzięki wsparciu koalicji międzynarodowej i oczywiście wsparcie Rzeczypospolitej Polskiej, która wspierała właśnie irackie siły bezpieczeństwa, szkoląc i organizując właśnie wszelkie środki logistyczne. Pan premier Haider al-Abadi يبذل جهدا كبيرا للحفاظ على المكاسب الامنيه التي تحققت. Dokona ogromne wysiłki, dążąc za to zwycięstwo. كي تكون هناك بيئه ملائمه, by zagwarantować przyjazne środowisko. لاعاده اعمار المدن, celem odbudowy i rekonstrukcji wszystkich zniszczonych miast, infrastruktur prowincji, które zostały właśnie wyzwolone spod dominacji państwa islamskiego. Spotkanie obu stron było okazją do nawiązania współpracy i nowych kontraktów gospodarczych. Już 9 rok z rzędu uczczono pamięć Wojciecha Kabzy, legendy sędziejowickiej siatkówki. Podczas spotkania nie zabrakło ciepłych słów wspominających tę postać, ale również drużynowych rozgrywek. Tego dnia pojawili się przyjaciele Wojciecha Kabzy, absolwenci szkoły i wiele osób, które przyjechały do Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, by kultywować siatkarską tradycję memoriału. Wojciech Kabza, trener, nauczyciel i wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, z zamiłowania siatka. Memoriał ku jego pamięci nie tylko promuje siatkówkę, ale przede wszystkim zrzesza uczniów, nauczycieli i inne osoby, które ciepło wspominają jego postać już po raz 9. Postać Wojciecha Kabzy jest kojarzona z kimś, kto potrafił zjednywać sobie ludzi. Tymi ludźmi byli m.in. absolwenci szkoły w Sędziejowicach, kadra pedagogiczna, a także obecny dyrektor. Pan dyrektor Kabza przyjmował mnie tu do pracy w 1975 roku. I od 1975 roku pracowałem w tej szkole 28 lat. Razem budowaliśmy tą szkołę. Dyrektorem byłem przez ostatnie 10 lat do 2002 roku. Wtedy już pan Kabza odszedł na emeryturę, ale ciągle był w szkole. Ciągle mogliśmy polegać na jego zdaniu. No był to człowiek, na którego zawsze można było liczyć. Wojciech Kabza był niezwykle ciepłą osobowością. Był wspaniałym człowiekiem. To można jednym słowem określić. Był wielkim społecznikiem. Dużo potrafił
zrobić dla innych, dla drugiego człowieka. Pamiętam dla przykładu obóz w Charzykowie, gdzie również żeglowaliśmy po tym wspaniałym jeziorze, które jest kolebką żeglarstwa polskiego. No i tam Wojtek zaprosił grupę dziewcząt upośledzonych umysłowo, prowadzonych przez siostry zakonne. One uczęszczały do zawodowej szkoły, gdzie szczytem osiągnięcia było to, że po ukończeniu szkoły potrafiły ugotować obiad i podać do stołu. Wojciech Kabza był założycielem kobiecej drużyny siatkarskiej Bizon, którego członkinie również pojawiły się podczas memoriału. Był to nasz trener, ale on od nas nie egzekwował, nie wymagał. My same wiedziałyśmy, jak się mamy zachować, żeby mu nie sprawić po prostu zawodu. To był respekt, bo to był taki człowiek, że on nie musiał po prostu wymagać od nas tego i egzekwować. My wiedziałyśmy, jak mamy się zachować. O prywatnych relacjach dziewczyn z drużyny i pana Wojciecha Kabzy. Jaki był Wojciech Kabza? On był taki lekkoduszny, czy był raczej taki konstruktywny mocno? Konstruktywny, niesłychanie ciepły człowiek i nie było tego lekkości, oj, cześć tam. No fajnie, co tam u ciebie słychać, jak masz problem, to my ci, ile będę mógł, to ci pomogę. I muszę powiedzieć, że jako drużyna, jako towarzyszyłyśmy mu do ostatnich chwil życia. Zgodnie z tradycją memoriału organizowane są już po raz 9 rozgrywki siatkarskie. Na te okazje zjawia się co roku kilkanaście drużyn. Na 9 memoriale Wojciecha Kabzy nie zabrakło nawet gości z Bydgoszczy. Pan wspomina tę postać. No, wspominam bardzo ciepło, bo za moich, jak ja chodziłem tu do szkoły, to był nauczycielem od WF-u i był moim trenerem. Później, jak już po ukończeniu przeze mnie szkoły, został dyrektorem i naprawdę, jak przedmówcy mówili na otwarciu, no wspaniały człowiek, wspaniały wychowawca. Tak, dzisiaj już pan wspomniał, już jest 9 memoriał, który pierwszy raz w tym roku odbywa się bez udziału drużyn żeńskich. No tak akurat wyszło, że no w tym roku zabrakło tych drużyn i dlatego jest 12 drużyn teraz męskich. Skąd pomysł, żeby aż z Bydgoszczy przyjechać tutaj, do Sędziejowic? Nasz taki organizator Wojtek Zalewski, on nas zaprosił, tutaj jeździ już od jakichś paru lat i powiedział o super organizacji, o posiłkach, o wszystkim, co tutaj jest zrobione naprawdę w mistrzowski sposób. I zdecydowaliśmy się przyjechać, rywalizować w fajnej atmosferze i upamięcić tą osobę, o której się dowiedzieliśmy przed chwilą na rozpoczęciu. Fajna naprawdę inicjatywa tutaj ze strony tutaj miasta i szkoły, bo naprawdę fajna atmosfera i fajni ludzie, bo kochają siatkówkę i grają dla przyjemności i naprawdę super sprawa. Z całej Polski w sumie drużyny przyjeżdżają, bo my jesteśmy, nazywamy się Bydgoszcz, ale mamy kolegów z Gdańska, gdzieś z Sępólna Krajeńskiego, jeszcze dalej. Więc no fajnie, naprawdę super sprawa. Będziecie za rok? Będziemy za rok. Na memoriale były też osoby, które nie zdążyły poznać Wojciecha Kabzy, natomiast czczą jego pamięć i kultywują siatkarską tradycję. Wojciech Kabza był nie tylko nauczycielem w szkole, potrafił też nauczać poza nią. Mimo braku szczególnego bogactwa był pomocny, zaradny i roztropny. Poznałem pana Kabzę w 1972 roku, jak przyszedłem tutaj do technikum. I pierwsze co było, no to oczywiście siatkówka. Dowiedziałem się w gazecie, jak zdałem egzaminy i zostałem przyjęty, że szkoła sędziejowicka, czyli chłopcy tutaj chodzący, zostali mistrzami Polski w tym roku właśnie. No mówię, no cudownie, będzie o co powalczyć w przyszłości. I tak się zaczęło. W 72 roku, w 1972, jako nauczyciel wychowania fizycznego, później jako dyrektor. Powiem tylko jedno, że ten człowiek, który tutaj pracował, uczył i był dyrektorem, wiedział, co tej młodzieży właściwie potrzeba wtedy. Że nie tylko szkoła i nauka, ale również, że sport jest potrzebny, że jest potrzebna rozrywka, że potrzebne są inne zajęcia oprócz tego, że trzeba wydoić krówkę czy nakarmić świnki w tutejszych oborach i chlewniach. No właśnie, jaki był Wojciech Kabza? Sympatyczny, przesympatyczny, to za mało powiedziane w tym momencie. Bardzo fajny człowiek i zawsze mówił w ten sposób. Jurek, jak chcesz coś osiągnąć, to jak cię wyrzucą drzwiami, to wchodź oknem albo odwrotnie. Ale żeby coś osiągnąć w sporcie, to nie można go tylko lubić. Trzeba go po prostu kochać.
Memoriał Wojciecha Kabzy wypełniły rozgrywki siatkarskie. W klasyfikacji końcowej na pierwszym miejscu uplasowali się zawodnicy z Arthem Bydgoszcz. Drugie miejsce należało do Karngru Sędziejowice, natomiast trzecie miejsce zajęła pod okiem syna Wojciecha Kabzy drużyna Grzegorz Kabza i przyjaciele. W przyszłym roku zapraszamy na jubileuszową 10. odsłonę Memoriału Wojciecha Kabzy. Przy okazji Festiwalu Smaków Uniejowie mieliśmy okazję porozmawiać ze zdobywcą Pucharu Świata w pieczeniu pizzy i posiadaczem rekordu Guinnessa Alessandrem Cecci, który zdradził nam swój przepis na najlepszą pizzę. Mieliśmy okazję zobaczyć wspaniały pokaz przygotowywania ciasta. Ta pizza będzie przygotowana aż dla 50 osób. Wyjątkowo sprawnie to Alessandro zrobił. Proszę powiedzieć, skąd Alessandro przyjechał do Uniejowa i czy po raz pierwszy jest w Uniejowie? Pochodzę z Frosinone, to jest prowincja Rzymu. Tutaj jestem pierwszy raz w Uniejowie. Bardzo dobrze się odnajduję, jest to przepiękne miejsce, w którym czuję się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że na pokazie pizzy wykonam tę pizzę jak najlepiej potrafię. Jest taka mała różnica pomiędzy robieniem pizzy tutaj u nas w Polsce, a we Włoszech, ponieważ mamy trochę inną wodę. A wiemy, woda jako produkt też jest bardzo ważna w zastosowaniu pizzy. No woda jest trochę inna, ale mam nadzieję, że i tak stworzę tą pizzę taką prawdziwą, włoską i będzie to wszystko wyglądało jak najlepiej i smakowało bardzo. W związku z tym, jak ewentualnie można byłoby w tym celu wykorzystać wodę termalną z uzdrowiska Uniejów? Trzeba byłoby spróbować i zobaczyć, jak nam wyjdą te wszystkie te spoty do pizzy. Przede wszystkim gratulujemy tego, że jesteś zdobywcą Pucharu Świata w robieniu pizzy. Mam pytanie takie, mam nadzieję, Alessandro, że odpowiesz nam na to pytanie. Co należy zrobić i jakie tajemnice masz, które są tylko twoimi tajemnicami i po prostu powodują to, że ta pizza jest taka wyjątkowa. Że nie ma tak naprawdę żadnych sekretów, których nie mógłby zdradzić w pieczeniu pizzy. Bardzo ważne są składniki, tak jak tutaj wcześniej wspominał, woda. Woda, klimat, czyli woda, jaką pozyskujemy. I mąka. Jest we Włoszech mąka 00. I też takiej mąki powinno się używać, bo od tego uzależnione jest, jak dojrzeje to ciasto. I przygotować to tak naprawdę powinno się 120 godzin przed pieczeniem pizzy, czyli to dojrzewanie pizzy, to jest bardzo ważne. Te składniki, żeby to wszystko bardzo dobrze połączyć, wyrobić, żeby to ciasto w odpowiednich warunkach i w odpowiednim czasie dojrzało. I to jest tak naprawdę najistotniejsze w tworzeniu pizzy, żeby ona później była bardzo dobrze przetrawiona. Jak ocenia pomysł na realizację tutaj właśnie w gminie Uniejów, kolejny raz już Festiwalu Smaków? Pomysł jest na pewno bardzo dobrym pomysłem. Bardzo wysoko oceniam to, że chcemy organizować takie wydarzenia. Jeżeli zapraszamy, są też delegacje zagraniczne, to wtedy możemy poznać nawzajem inne też kuchnie, inne smaki, produkty regionalne i w ten sposób też jakby wzajemnie możemy rozwijać się i kształtować. Czyli pomysł jest jak najbardziej doceniony. Co specjalnego przygotuję na dzień dzisiejszy właśnie na tą degustację pizzy? Przygotuję na jutro kilka różnych propozycji, różnych pizz. Przywiozłem tutaj ze sobą produkty regionalne z Latwii. Nie mogłem oczywiście przywieźć wszystkich produktów, bo tutaj byliśmy ograniczeni z bagażami, ale wykonam na pewno pizzę różnych smaków i w zależności od potrzeb, jeżeli ktoś zażyczy sobie taką, a nie inną pizzę, to wykona to na polecenie. W dzisiejszym serwisie to wszystko. Zapraszam na dalszą część programu. Gmina Uniejów prowadzi wiele ciekawych przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu łódzkiego. Do Uniejowa zapraszani są goście z miast partnerskich, którzy uczestniczą w misjach gospodarczych, konferencjach czy warsztatach.
Urząd Miasta Uniejów realizuje projekt pod nazwą Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez gminę Uniejów. Aby zwiększyć międzynarodową rangę gospodarczą regionu łódzkiego, podejmowane są w ramach projektu liczne działania mające na celu promowanie produktów i przedsiębiorstw w Polsce i za granicą z terenu województwa łódzkiego, w tym również gminy Uniejów. Celem jest wzmocnienie potencjału łódzkich firm i poprawa dostępu do rynków zagranicznych. Te delegacje przyjeżdżają do nas dosyć często, biorą udział w różnego rodzaju misjach gospodarczych, wizytach studyjnych. To wpływa właśnie na tą wymianę doświadczeń, na to, że z kolei Włosi czy Węgrzy promują też naszą kulturę, także i tą kulturę kulinarną w swoich miejscowościach, w swoich państwach. Następuje także wymiana doświadczeń czy takich kontaktów gospodarczych. Przedsiębiorcy też nawiązują ze sobą różne kontakty. W ramach projektu zaplanowano udział przedstawicieli samorządów krajowych i międzynarodowych targach z branży turystycznej, budowlanej, rolno-spożywczej i kosmetycznej. W ramach międzynarodowej wymiany podczas konferencji i sympozjów dokonywane są analizy i możliwości wykorzystywania wód geotermalnych, m.in. w branży spożywczej. Podczas tegorocznej edycji Uniejowskiego Festiwalu Smaków zorganizowano szkolenia, warsztaty i pokazy z udziałem zaprzyjaźnionych delegacji z miast partnerskich z Włoch i Węgier, które zaprezentowały swoje lokalne produkty i podzieliły się swoimi doświadczeniami z zakresu ich promocji na rynku międzynarodowym. Regiony te mają podobną specyfikę do Uniejowa ze względu na charakter uzdrowiskowy i wykorzystywanie wód geotermalnych. Głównym takim pożytkiem gospodarczym jest to, że ci mali producenci produktów lokalnych mogą się spotkać, mogą poznać swoje produkty lokalne i można powiedzieć, że to są takie spotkania, które służą poszerzeniu rynków, dlatego że producenci z Uniejowa mogą zakupić produkty z Morocholą, producenci z Morocholą mogą zakupić produkty z Uniejowa i ci producenci nawzajem znają swoje produkty. Jeśli pojadą do siebie nawzajem jako turyści, wtedy już znają swoje lokalne produkty. W tym widzę największe pożytki gospodarcze. Myślę, że przede wszystkim jeśli chodzi o Morocholą, to naszą główną inspiracją może być sposób myślenia, jaki posiada Uniejów. Bardzo innowacyjny sposób myślenia i to jest nasza główna inspiracja. Na pewno te spotkania przynoszą bardzo dużo korzyści. Są to spotkania pełne nowych jakby inspiracji. My możemy nie tylko poznać tradycje, zwyczaje, kuchni z innych też regionów, z innych zakątków świata, ale można też posmakować danych potraw, czyli to są takie okazje, które pozwalają nam na wymianę doświadczeń. Pomysł jest na pewno bardzo dobrym pomysłem, bardzo wysoko oceniam to, że chcemy organizować takie wydarzenia. Jeżeli zapraszane są też delegacje zagraniczne, to wtedy możemy poznać nawzajem inne też kuchnie, inne smaki, produkty regionalne i w ten sposób też jakby wzajemnie możemy rozwijać się i kształtować, czyli pomysł jest jak najbardziej doceniony. Do specjalizacji regionalnych istotnych we współpracy z partnerami zagranicznymi zaliczono m.in. lecznictwo uzdrowiskowe, kosmetykę, przetwórstwo rolno-spożywcze, budownictwo i ekoinwestycje. Głównym celem tych przedsięwzięć, na których skupiono się podczas konferencji, jest wzrost powiązań gospodarczych pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami z regionu łódzkiego, a partnerami zagranicznymi. W poniedziałek w Łasku zrobiło się bardzo kolorowo i wesoło, a wszystko to za sprawą Dnia Ziemi. W obchody zaangażowały się placówki publiczno-oświatowe z całej gminy. Dzieci i młodzież manifestowały swoje hasła ekologiczne i prezentowały przygotowane transparenty. Oprócz tego mieliśmy okazję zobaczyć występy artystyczne, które nas wyjątkowo urzekły. Zobaczcie Państwo sami. Tradycyjnie w Łasku z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi odbyły się liczne występy artystyczne, na których zaprezentowali się milusińscy z przedszkoli, a także uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Nasz Dzień Ziemi w Łasku jest jakby finałem większej akcji. Od kilku lat współpracujemy z Fundacją Arka, dostajemy od niej materiały biurowe, papiernicze. Dzieci mają i młodzież szkolna mają zajęcia z przyrody, z biologii, gdzie poruszany jest temat, jak bardzo aktualny temat smogu, segregacji i dbania o środowisko, bo jest to temat niezmiernie aktualny, zawsze aktualny, niezależnie od wieku. Dlatego dzieci są tak dobrze merytorycznie przygotowane i same zaskakują często dorosłych swoją wiedzą.
piszą właśnie na tym papierze, który otrzymujemy od Fundacji Arka, listy dla ziemi, a nasze spotkanie tutaj w klubie garnizonowym czy w Domu Kultury, zmieniliśmy w tym roku miejsce organizacji imprezy, ponieważ zainteresowanie jest tak duże, że trudno jest nam się pomieścić. Sala jest absolutnie pełna i wszyscy się naprawdę świetnie bawimy. Wszyscy licznie zebrali się przed klubem garnizonowym, by zamanifestować swoje ekologiczne hasła. Było głośno, bardzo kolorowo, a przede wszystkim wesoło. W tegoroczne obchody zaangażowały się wszystkie placówki publiczno-oświatowe z gminy Łask. 3, 4, 3. Dzisiaj obchodzony jest Gminny Dzień Ziemi i nasza szkoła przybyła wraz ze szkołami i przedszkolami z naszej gminy na wspólne występy i świętowane radośne tego dnia. Większość grup będzie tańczyła, są wszyscy prawie przebrani na zielono, aby móc promować ekologiczne postawy, aby pokazać, że tej zieleni czasami brakuje i żeby walczyć o to, aby jej nigdy nie zabrakło. Nasi uczniowie będą prezentowali dwa utwory taneczne. Jeden to jest taniec irlandzki, taki wesoły, pokazujący, że Ziemia to jest nasza wspólna planeta i mamy być na niej radośni i cieszyć się z tej zieleni, takiej zieleni, jaka jest w Irlandii. Natomiast drugi, klasy młodsze, mają tęczowy układ, pokazujący barwy, które są wiosną, wszystkie kwiaty, które kwitną i które też prezentują to, co nasza Ziemia rodzi. Akcja Listy do Ziemi na trwale wpisała się w harmonogram naszych działań ekologicznych. W związku z tą akcją dzieci piszą listy do ziemi, w ramach których nawołują dorosłych do działań proekologicznych. Tegoroczna edycja akcji poświęcona jest zanieczyszczeniu powietrza. Głównym bohaterem tej akcji jest smog. Dzieci w swoich pracach podają wiele przykładów działań, które mogłyby posłużyć zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Jak widać, dzieci i młodzież z Łasku świetnie wiedzą, w jaki sposób należy dbać o środowisko. Co to znaczy, że obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi? Obchodzenie Dnia Ziemi to jest, no, że jakby dbamy o ziemię, że nie śmiecimy w tym dniu na przykład, że zbieramy śmieci, że dbamy o naszą w ogóle ziemię. W jaki sposób możemy dbać o naszą ziemię? Czego nie powinniśmy robić? Nie powinniśmy palić plastikiem, plastikowymi foliówkami i metalowymi. No, do pieca wrzucać drewno, a nie śmieci. I jak coś skończymy jeść, na przykład jakąś foliówkę, to wyrzucamy ją do kosza, a nie gdzieś pod krzak. Po prostu świętuje cała Ziemia, że mamy tą piękną planetę. Naprawdę to jest bardzo ważne święto. Powinniśmy dbać codziennie, nie śmiecić, żeby Ziemia była czysta. Chciałam zapytać o Twój piękny strój. Powiedz, z czego go przygotowałaś, no i czy było trudno? Było bardzo trudno. Przygotowałam go z korków, z gazety, ze starej koszulki. Było bardzo trudno. Do występu przygotowaliśmy się w szkole 2 tygodnie mniej więcej. To było naprawdę ważne dla nas. Zrobiłam go z gazet, korków i starej koszulki, żeby zrobić
wianuszek i dla mnie to było bardzo duże wyzwanie. A sama sobie poradziłaś z tym zadaniem, czy ktoś ci pomagał? Pomagał mi tatuś i mamusia wspólnie. Każdy z nas zyska na ochronie środowiska! Każdy z nas zyska na ochronie środowiska! Urząd Miasta Własku cały czas prowadzi działania mające na celu poprawę jakości powietrza w gminie i chętnie wspiera wszelkie inicjatywy społeczne o charakterze proekologicznym. Wszędzie, gdzie tylko możemy, informujemy i propagujemy ekologiczne hasła. Cieszy nas bardzo to, że coraz więcej jest społecznych akcji. Tutaj jako przykład podam akcję sprzątania grabi. Odbyło się kilka zarówno w Kolumnie, jak i w samym Łasku. Także bardzo się cieszymy, że jest taka świadomość i czujemy się odpowiedzialni nie tylko jako włodarze, ale też jako mieszkańcy za to, za miasto, za planetę, za wszystko, co nas otacza i że dbamy coraz bardziej, dbamy o to, o nasz wspólny dom, o ziemię. Roboty budowlane szybko i fachowo. Leszek Tadych. Telefon 511 437 522. Zapraszamy. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. Szanowny kierowco, kończy Ci się przegląd samochodu? Nie czekaj, wybierz naszą stację kontroli pojazdów numer 1 PKS Sieradz na Zajezdni. Sieradz, ulica Wojska Polskiego 63. Oferujemy przeglądy wszystkich typów pojazdów od poniedziałku do piątku od 7 do 20, w soboty od 7 do 13. Przypominamy SMS-em o kolejnym badaniu technicznym pojazdu. Przeprowadzamy pierwsze badania pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Telefon 43 826 63 10 lub 502 286 541. Zapraszamy. Bank Spółdzielczy w Sieradzu zaprasza do oddziałów. Przywitaj wiosnę razem z nami. Posiadamy atrakcyjną ofertę kredytu wiosennego dla klientów indywidualnych. Kredyt do 5000 zł do 24 miesięcy z oprocentowaniem stałym 6%. Prowizja 4% udzielanej kwoty kredytu. Kredyt udzielany w dniach od 12 marca do 27 kwietnia. Dla kredytobiorców przygotowaliśmy również atrakcyjne nagrody. Jeden udział w losowaniu przypada na każde pełne 1000 zł. Idź, sprawdź i poczuj wiosnę z Bankiem Spółdzielczym w Sieradzu. Już teraz zapraszam na pierwszą część piątego odcinka programu edukacyjnego Nasze Zdrowie, Nasza Sprawa, w którym lekarze opowiedzą Państwu o teorii i praktycznym badaniu kolonoskopowym. Na drugą część odcinka zapraszam w piątek w przeglądzie wydarzeń.
Partnerami projektu są Województwo Łódzkie, Powiat Zduńskowolski, Gmina Łask, Szpital Wojewódzki imienia Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Eskulab w Sieradzu. Sponsorem programu jest producent żywności specjalnego przeznaczenia medycznego Debutir. Na terenie województwa łódzkiego wiele placówek wykonuje badania kolonoskopii. Można wykonać w wielu miejscach. Dane kontaktowe na stronie www.zip.nfz.gov.pl. Są to m.in. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej Eskulab przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 2 w Sieradzu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny imienia Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi przy placu Halera 1, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Pabianickiej 62 w Łodzi, Szpital Specjalistyczny w Brzezinach przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 6, Zduńskowolski Szpital Powiatowy przy ulicy Królewskiej 29, w którym program bezpłatnych badań profilaktycznych współfinansowany jest dla osób w wieku od 50 do 65 lat przez Powiat Zduńskowolski, Szpital Wojewódzki w Sieradzu przy ulicy Armii Krajowej 7. Bardzo ważnym elementem decydującym o prawidłowym przygotowaniu się do kolonoskopii jest przestrzeganie diety przed kolonoskopią, wypicie odpowiedniej ilości płynów oraz ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarskich. Przygotowanie do kolonoskopii zaczynamy tydzień wcześniej dietą lekkostrawną, z której eliminujemy wszelkiego rodzaju ziarna, siemię, pestki oraz wyroby cukiernicze, dżemy, przytwory i przyprawy. Odstawiamy także doustne preparaty żelaza. Aby się dobrze przygotować, musi Pani przed badaniem przejść na odpowiednią dietę, którą tutaj mamy na przedstawionej karcie. Zaczynamy przygotowanie 7 dni przed badaniem, wedle tutaj opisanych wskazówek. 2 dni przed badaniem przechodzimy do drugiej fazy przygotowania, gdzie korzystne jest spożywanie małych posiłków 4 do 5 razy dziennie oraz wskazane odpowiednie przygotowanie dietetyczne czystymi bulionami, kisielami, galaretkami w jasnym kolorze. Tak możemy wtedy spożywać nieograniczoną ilość płynów, tak? Jasnych płynów, tak? Tak, jasnych, klarownych płynów. Przed dzień badania wypijamy już tylko czysty, klarowny bulion, kisiele, galaretki. Możemy wypijać dowolną ilość jasnych soków i napojów i nie pijemy już wtedy kawy. W zależności od tego, o której godzinie będzie wykonane badanie, przygotowujemy jelito odpowiednim preparatem. Mamy teraz do dyspozycji nowoczesne preparaty do przeczyszczenia jelita grubego, do oczyszczenia go z resztek pokarmowych. I taki na przykład preparat, który proponujemy pacjentom, rozpuszczamy saszetkę w niewielkiej ilości wody, to jest objętość filiżanki małego kubeczka. Ten preparat ma smak taki cytrynowy, wypijamy go i popijamy odpowiednią ilością wody. Efektem jest biegunka, która oczyści nasze jelito z resztek pokarmowych. Później powtarzamy to samo z drugą saszetką i to całe przygotowanie do badania. Pacjenci przewlekle chorzy przyjmujący leki przed rozpoczęciem przygotowań do kolonoskopii powinni skonsultować się z lekarzem rodzinnym lub lekarzem specjalistą. Na badanie najlepiej udać się w towarzystwie opiekuna. Kolonoskopię wykonuje specjalista gastroenterolog w asyście pielęgniarki endoskopowej. Jeśli zaistnieje konieczność w trakcie kolonoskopii, mogą być podane leki przeciwbólowe lub znieczulenie ogólne. Badanie w znieczuleniu ogólnym odbywa się pod nadzorem lekarza anestezjologa i towarzyszącej mu pielęgniarki anestezjologicznej. Kolonoskopia trwa średnio od 15 do 40 minut. Jeśli badanie odbyło się w znieczuleniu ogólnym, pacjent po wybudzeniu może udać się do domu. No, podczas wizyty u lekarza rodzinnego doktor przy badaniu stwierdziła, że jest jakieś wybrzuszenie w brzuchu i dała mi skierowanie na kolonoskopię. Lekarz
poinformował mnie, czy chcę z znieczuleniem, czy bez znieczulenia, że nie będzie to bolało. Zdecydowałem się na bez znieczulenia i rzeczywiście wykonane było perfekcyjnie, bez żadnych dolegliwości z tytułu badania. No, wszystko było w porządku, jak to się mówi. Dietę można wytrzymać, napój też, chociaż napój nie jest za dobry, jak to się mówi. No ale trzeba go wypić te 2 litry raz, potem na drugi dzień 2 litry przed tym zabiegiem. Ale to jest, no, jest napój słodki, no nie jest w smaku rewelacyjny. No. Trzeba być bardzo takim zdyscyplinowanym. I to, co było napisane w tym zestawieniu, trzeba to przestrzegać, bo jeżeli się tego nie będzie przestrzegało, to automatycznie badania nie będzie można zrobić, bo wiadomo, że człowiek musi być przygotowany. Najgorsze to było tak dzisiaj, dzień, w którym jest badanie, bo wtedy jest absolutnie żadne leki, żadne jedzenie, tylko picie i spożywanie tego płynu, który powoduje wyczyszczenie jelit. Ja rozmawiałam z kilkoma osobami z grona takich bliskich, znajomych, przyjaciół. Więc ci wszyscy, z którymi rozmawiałam, stwierdzili, że strach był przed. W trakcie już było bardzo dobrze, a po badaniu było jeszcze lepiej. Ponieważ skończyłem już 60 lat życia, no i zacząłem odczuwać pewne dolegliwości. To znaczy objawiało się to tym brakiem apetytu, spadkiem na wadze, no i oczywiście morfologia obniżyła swoje wartości, to znaczy spadek żelaza był. Po konsultacji z lekarzem stwierdził, że powinienem jeszcze zrobić badanie kolonoskopowe. Nigdy tego nie miałem robione, tylko słyszałem od znajomych, od tam różnych innych osób, że coś takiego istnieje, że się coś takiego robi. Z wypowiedzi słyszałem różne, opinie były podzielone. Jedni mówili, że to jest bardzo bolesne, że nieprzyjemne badanie, a inni po prostu mówili, że no da się przeżyć, że jest to do przeżycia. Znaczy okres przygotowania w sumie polegał na tym, że no musiałem pewne przygotowania poczynić, czyli wiadomo, dieta odpowiednia, odpowiednie pewnych rzeczy nie mogłem jeść. Tydzień czasu był najgorszy, to oczekiwanie. W sumie sam zabieg to nie był taki tragiczny. Partnerami projektu są Województwo Łódzkie, Powiat Zduńskowolski, Gmina Łask, Szpital Wojewódzki imienia Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Esculap w Sieradzu. Sponsorem programu jest producent żywności specjalnego przeznaczenia medycznego Debutir. Sponsorem programu był producent żywności specjalnego przeznaczenia medycznego Debutir.
urządzasz swoje mieszkanie i szukasz niepowtarzalnych płytek ceramicznych, znajdziesz je w nowym salonie firmowym Grupy Tubondzin. Największa ekspozycja produktów w regionie, w tym pierwsze w Polsce płytki wielkoformatowe czekają na Ciebie w Sieradzu przy skrzyżowaniu ulic POW i Dworskiej. Przy zakupie otrzymasz darmowy projekt remontowanego pomieszczenia. Przyjdź i sprawdź! Grupa Tubondzin to nieograniczone możliwości i gwarancja satysfakcji na długie lata. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy. Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Niepodległa Polska była marzeniem wielu Polaków w 1918 roku. Dzisiaj, po 100 latach, ciesząc się wolną, niepodległą ojczyzną, świętujemy jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji postanowiłem, że aktywnie włączę się i moje biuro poselskie w organizację ciekawego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu konkursu pod nazwą 100 najpiękniejszych miejsc Polski na stulecie niepodległości. Pod tytułem A to Polska właśnie. W tym konkursie wezmą udział uczniowie klas 4-7 ze 100 szkół z naszego terenu, z naszego okręgu wyborczego. 100 zwycięskich prac będzie zaprezentowanych na wystawie, którą chcemy zorganizować w Pałacu Prezydenckim u pana prezydenta Andrzeja Dudy, jako że pan prezydent Andrzej Duda ten konkurs objął honorowym patronatem. Konkurs jest teraz cały czas realizowany. Prace napływają do nas, do biura poselskiego, do końca kwietnia. Rozstrzygnięcie będzie w maju, a później uroczyście wręczamy nagrody już na miejscu. Docieramy do każdej szkoły, która zgłosiła chęć udziału w tym konkursie. Idea konkursu spotkała się z szerokim odzewem. W realizację projektu włączyło się wiele osób i instytucji. Najważniejsze z nich to Fundacja Ostoja oraz PKN Orlen jako mecenas główny projektu. Sprzedam działkę 20-arową z zabudowaniem przy ulicy Zakładników w Sieradzu. Dom do wykończenia w stanie surowym z mediami. Więcej informacji pod numerem telefonu 733 501 433. W dzisiejszym programie to wszystko. Nasze materiały są dostępne w telewizji internetowej na stronie 8tvr.pl. Przypominam, że znaleźć nas możecie także na Facebooku i Twitterze, gdzie na bieżąco informujemy Was o tym, co dzieje się w regionie i gdzie byliśmy z kamerą. Na dzisiaj dziękuję za uwagę. Na przegląd wydarzeń zapraszam jak zwykle w piątek o godzinie 18. Do zobaczenia.